Ilona Gołomska, TV Reklama i Najman. Najman. Jest. Jest, jest. Rozumiemy się ogólnie, bez słów. No, można wyciągnąć takie wnioski. Można, można. Bardzo słuchajcie szybciutko. Pierwsze spotkanie, wystarczyło spojrzeć, już było wiadomo, o co chodzi. Jak tam nastrój po dzisiejszym dniu? No, u mnie wszystko okej. Ty mi powiedz, jak ci się podobała konferencja. Bardzo mi się podobała. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Słuchaj, stawiam pierwsze kroczki, takie rakureczkujące, ale wyglądało to super. Bardzo dziękuję. No, mam nadzieję, że się kibicom podobało. To ich opinia jest tutaj najważniejsza. Mi się super ciebie też słuchało. Być może czegoś byś mnie mógł jeszcze nauczyć, słuchaj, w takim kontakcie, jeżeli chodzi o telewizję. Oratorskim, tak. Nazywamy rzeczy profesjonalnie, masz rację. Jak w ogóle twoje przygotowania do walki? Widzisz, w tym wieku się ciężko przygotować. Jak się ma 42 wiosny na karku i kilka operacji za sobą spowodowanych uprawianiem sportu, to ciężko się przygotować, ale trzeba próbować. I ja próbuję. Po prostu próbuję się przygotować jak najlepiej. Wiadomo, że Ryszard Szczena to nie jest Mike Tyson, ale z drugiej strony nikogo nie wolno lekceważyć. Jasne. Coś więcej na temat Szczeny? Gdybym przegrał ze Szczeną, no to chyba już tylko czekałaby mnie pożegnalna walka. Przewidujesz? Nie, no zobaczymy. Nigdy nie mów nigdy? Nigdy nie mów nigdy. Okej, w porządku, ale twoje treningi, częste, nieczęste, wszystko w granicach rozsądku? Wszystko w granicach rozsądku, bardzo dobre określenie, tak, wszystko w granicach rozsądku. W pewnym wieku trzeba trenować mądrze, a nie ciężko, no i ja się staram trenować mądrze. Okej, to jak często masz treningi? Staram się codziennie, natomiast to nie są jakieś arcy, takie mocne treningi, bo gdyby one były takie arcy mocne, to ja bym na drugi dzień już nie wstał, no. Natomiast staram się być gotowy, no, staram się być na rycha gotowy. Jesteś gotowy, wydaje mi się, że będzie to fajna walka, wydaje mi się, że też będzie to przyjemna walka. Na pewno na sportowo podchodzimy do tego i samo to, że dzisiaj wielu ludzi zarzucało mi, że po tych oskarżeniach, które padły pod kierunkiem Ryśka Szczeny, że nie został wyeliminowany z organizacji, ale my nie działamy pod wpływem emocji, tylko pod wpływem przemyślonych analizy faktów, a fakty są takie, że w żadnych dokumentach, które były przedstawione nam po zatrzymaniu Ryszarda Dąbrowskiego, pseudonim Szczena, nie było mowy o tym, że on kogoś nie nawet nie pobił, ale uderzył. Nie było żadnej przemocy fizycznej i to myślę, że po prostu dziennikarze polecieli chyba oczami wyobraźni, robiąc mu w pewien sposób krzywdę, bo jeżeli tego nie zrobił, bo pewne rzeczy zrobił. No ja nie twierdzę, że on się zachował dobrze, bo się nie zachował, skoro do takiej scysji doszło. Ale z drugiej strony pokaż mi tego, kto zachowuje się zawsze tylko tak, jak należy. No, no nie ma ludzi idealnych. Natomiast jeżeli ma odpowiadać, to niech odpowiada za to, co zrobił, czyli za awanturę, a nie za to, że kogoś uderzył czy pobił, bo jak wynika z postawionych mu zarzutów, niczego takiego nie zrobił. Dokładnie i spotkałam tutaj się też z taką opinią. Dużo osób właśnie o tym mówi, że za szybko został osądzony. Tak, to sąd kapturowy. Po prostu został osądzony, a wiesz, nikt tego nie widział, ale wszyscy już wiedzieli, jak to było. No dzisiaj w internecie sami wiemy, wszystko się dobrze sprzedaje, dramaty sprzedają się też super. Tak, tak. Takie czasy. Czy jakieś ploteczki, świeżynki dla mnie? To jest zza kulis? Tak. Słuchaj, no. To gdzie, z kim, jak, co? Słuchaj, no, dzisiaj była taka sytuacja, gdzie Ula Siekacz i jej rywal, Piotrek Boi. No, nie wiem, czy to była taka wymiana uprzejmości, ale te akty, do których doszło na sam koniec, no musisz przyznać, że no, wzbudzały, na pewno było to coś nieoczywistego i ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem, żeby ktoś komuś na konferencji tyłek pokazał, no. Także jeżeli chodzi o ploteczki, no to może coś w ten desen, ale będzie huczało w internecie. Niestety. Słuchaj, ochrony dzisiaj trochę było. Ja się czułam bezpiecznie. Konferencja dla mnie była przefantastyczna. Tak miałaś się czuć. Tak się mieli wszyscy czuć. Chodziło o to, że mamy w naszej karcie walk towarzystwo, jakie mamy. Galaktyka osobliwości. To już chyba mówi wszystko. I gdyby nie było takich środków bezpieczeństwa, co tym ludziom przychodziłoby do głowy, nie wiem. Ale myślę, że widząc takie środki, jak tutaj były dzisiaj, a mieliśmy nawet oddział szturmowy, powodowały, że nikomu głupota do głowy nie przychodziła.
Dokładnie. Dziękuję ci ślicznie, że mogłam tutaj być, że mogłam z tobą porozmawiać. Super, bardzo i do następnego razu. Dzięki. Cześć.